Paweł Pająk, bardzo podobny do Piotra Pająka, no ale dzisiaj, kurczę, nie udało się wygrać. No niestety, no, trafił go z takim strzałem, że tego by nikt nie ustał chyba. I to jeszcze na skroń poszło, także skroń odcina od razu, no. To, że Piotrek wziął w małych rękawicach walkę, to błąd tak generalnie z dzisiejszego punktu widzenia patrząc? Znaczy my mieliśmy taktykę, żeby kopać, no, żeby kopać. No on tak nie kopał, nic nie robił z tymi nogami tak naprawdę, bo to było takie, widać było, że nie potrafi, no ale ręce zrobiły robotę, no. Ale on też próbował kopnąć tam gdzieś i w pewnym momencie widziałem, że Piotrek się zatrzymał, zdziwił się chyba tym kopnięciem. No właśnie o to mi chodzi, że my nie byliśmy w ogóle nastawieni, że on będzie kopał, bo nie potrafi kopać, a no ale to ciosy nadrobiły, zrobiły robotę. Następna walka to co? Gdybyś mógł proponować coś Piotrowi, to jednak mimo wszystko w MMA? No MMA, on jest zawodnikiem MMA, no K1 mu nie idzie, on jest, jestem zawodnikiem White, on jest zawodnikiem MMA, no to już są umówieni niby na rewanż w MMA, no zobaczymy, czy dojdzie do skutku. A ty cały czas gdzieś tam w Tajlandii trenujesz, walczyłeś ostatnio? Tak, cały czas trenuję, walki mam tak średnio co 2 miesiące, broniłem ostatnio pasa. Niestety w 4. rundzie dostałem kolano na wątrobę i już się nie dało tego dokończyć. No ale cały czas staram się trenować, walczyć co 2 miesiące. Mocne gale są w tej chwili w Tajlandii. Widziałeś pewnie wczoraj One Championship, oglądałeś, tak? Tak, widziałem, jak dostał po kopie, złamana ręka, także tam musi być niesamowita moc w nodze, nie? Tak, tak, to mówisz o walce Tawanczaja, tak? Tak, tego Taja, Taj co kopnął tego i ręka złamana, także tam musi być... Dawid Kiria. Tak, strasznie tam musi być power w nodze. A Chingiz Alazow kontra Marat Grigorian, widziałeś tą walkę? Nie oglądałem. Tylko widziałem skrót w sumie tamtego, nie oglądałem w ogóle nic więcej. Słuchaj. Jak jestem tam na miejscu, to oglądam więcej, bo to leci o takich godzinach, że nie ma tam problemu z tym, ale wczoraj akurat nie było czasu. Z Piotrem razem trenujecie czasami, czy często trenujecie? No jak jest, to cały czas trenujemy. Jak jest tam, no dużo go nie ma, ale jak jest, to cały czas trenujemy razem. Bo my się znamy na pamięć, także jest łatwo. Gdyby można było wziąć takiego rywala imitującego chociażby troszkę Wojtka Rekordzistę, to pewnie byście wzięli, co? A to na pewno, jeszcze dwóch na dwóch też w ogóle. Wiem, że Borys Majkowski w ogóle przyjechał na walkę tutaj, obserwować walkę Piotka. No tak, no Borys zaczął jego kanał, także musiał przyjechać ojciec chrzestny. Masz bardzo podobny głos do Piotra, także pewnie kibice będą myśleli, że to Piotrek, ale uprzedzamy, to jest brat, bliźniak. W takim razie Paweł, wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję za wywiad. No i co, następnym razem w lepszych okolicznościach. Dziękuję, do zobaczenia, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.